Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Teraz, proszę Państwa, przenosimy się na wschód, chociaż trochę bliższy Polsce wschód, bo wschód europejski. Porozmawiamy o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. A moim Państwa gościem jest Bartosz Tesławski, portal na wschodzie.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W zasadzie od kilku dni w polskich mediach, w polskiej prasie pojawiają się informacje o tym, że na polskiej wschodniej granicy, na granicy polsko-białoruskiej przybywa migrantów, przybywa uchodźców. Dzisiaj w Rzeczpospolitej czytamy duży tytuł o tym, że Łukaszenko gra uchodźcami. No ale słyszeliśmy, że niedawno, zdaje się miesiąc temu, była podobna sytuacja na granicy białorusko-litewskiej. Teraz zastanawiam się, czy możemy się spodziewać eskalacji tego, co dzieje się na wschodniej polskiej granicy właśnie z wykorzystaniem uchodźców, migrantów, uciekinierów z Afganistanu, użytych przez Białorusinów w stronę białoruską w celu destabilizacji tej naszej polskiej wschodniej granicy. Wydaje mi się, że jak najbardziej możemy się tego spodziewać, głównie ze względu na to, że ten problem, o którym rozmawiamy, on się toczy już od jakiegoś czasu, faktycznie dotychczas najbardziej obrywała, powiedzmy, tym Litwa, natomiast Litwini podjęli bardzo ostre działania, dość niepopularne zresztą w skali całej Unii, czyli zaczęli cofać migrantów przekraczających granicę z powrotem do najbliższego, jak to określili, przejścia granicznego, czyli po prostu z powrotem na Białoruś. I w tym momencie Białoruś zdecydowała o przekierowaniu części tego ruchu na inne granice, w tym wypadku na Polskę, ale oraz także na Łotewską. Na ten moment, no jak najbardziej, jeżeli widzieliśmy sceny z Kabula, zakładam, że wszyscy widzieliśmy, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo zdesperowani są ci ludzie, jak bardzo chcą stamtąd wyjechać. Jeżeli w tym momencie pojawi się jasnowłosy pośrednik, który powie im, że przez Mińsk mogą się dostać do Europy, skorzystają. No właśnie, okazało się przecież całkiem niedawno, kiedy granica Litwy była w takiej sytuacji, że uruchomione były nawet specjalne loty właśnie do Mińska z ludźmi, którzy z tego terenu chcieli się po prostu wycofać. I jaki cel ma Aleksander Łukaszenko w takim sposobie rozgrywania tej sytuacji, tego dramatu ludzi, którzy uciekają z Afganistanu? Znaczy, cały proces zaczął się jeszcze wtedy, kiedy mówiliśmy nie tyle o ludziach uciekających z Afganistanu, ponieważ to się zaczęło wtedy, kiedy jeszcze wiele osób, a przynajmniej na pewno amerykański wywiad, byli głęboko przekonani o tym, że rząd w Kabulu się utrzyma. Natomiast w tym konkretnym wypadku mówimy o tym, że Aleksander Łukaszenka wywiera presję migracyjną na granicę z Unią Europejską, a tak się akurat składa, że my jesteśmy tą granicą Unii Europejskiej na odcinku białoruskim, podobnie jak Litwini czy Łotysze. Rzecz jest tego typu po prostu, że Unia Europejska jest na tyle zmęczona kryzysem migracyjnym tym poprzednim, z którym się już od paru lat boryka, że zaczęła chodzić na ugody z poszczególnymi państwami, w tym wypadku na przykład szczególnie z Turcją, która po prostu zaczęła płacić za to, żeby ci migranci z Syrii do niej nie przechodzili. I ja zakładam, że Aleksander Łukaszenka chce wykonać dokładnie ten sam manewr, zmusić w jakiś sposób Unię Europejską do obniżenia nacisku sankcyjnego, do powrotu do polityki business as usual, a on w zamian za to zabezpieczy te granice. No właśnie, mamy z jednej strony też na wschodniej, południowo-wschodniej granicy Unii Europejskiej Turcję i prezydenta, który wykorzystuje tą migrację do prowadzenia polityki wobec Unii Europejskiej. Mamy Aleksandra Łukaszenkę, ale prawdopodobnie mamy również mocodawców Łukaszenki na Kremlu. Niedawno podczas wizyty w Kaliningradzie Siergiej Ławrow powiedział, że nie śpieszy się jednak z uznaniem rządu talibów w Kabulu. Ale z drugiej strony często pojawiają się głosy, że to Rosja w jakiś sposób talibów w tej ofensywie wspierała. Czy więc nie jest tak, że za tym, co dzieje się na naszej polskiej granicy, tak naprawdę stoi nawet nie Aleksander Łukaszenka, nawet nie blond Włosi, jak pan powiedział, przemytnicy czy osoby, które przerzucają ludzi na granicy, tylko ktoś zupełnie inny? Znaczy, nie doszukiwałbym się tutaj już aż takiej szczegółowo zaplanowanej operacji. Na pewno Władimir Putin jest sojusznikiem Aleksandra Łukaszenki, nie jest jednak jego mocodawcą. I Łukaszenka może sobie pozwolić na dalece idącą samodzielność jako prezydent.
Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan wspomniał o zaangażowanie rosyjskie, Rosjanie, jeżeli chodzi o talibów, postępują bardzo, bardzo ostrożnie, ale też wydaje się bardzo rozsądnie, to znaczy oni ich przyjęli delegację tej organizacji, pomimo faktu, że talibowie są zabronieni w Rosji, tak? W sensie jako organizacja są Na krótkiej liście. zabronieni, nie można ich formować. Dokładnie tak. W związku z czym, mimo tego oni podjęli delegację, ponieważ Rosjanie po prostu chcąc zabezpieczyć się na tym bardzo wrażliwym odcinku w Azji Centralnej, po prostu rozmawiają ze wszystkimi i starają się ten konflikt uregulować. A Sergiej Ławrow powiedział po prostu, że oni się na razie nie spieszą z uznaniem. A pytanie jest o tyle istotne, że Rosjanie chwalą się i są dumni z tego, jak sprawnie działa ich dyplomacja, no i czekają na to, czy będą w stanie się dogadać z nowym rządem, no bo ze starym, który był poniekąd proamerykański, no to raczej nie mogli liczyć na tak dużo sukcesów. Z jednej strony działania dyplomatyczne, z drugiej strony zbliżają się przecież manewry rosyjsko-białoruskie Zapad 2021. Jakiś czas temu w Financial Times szef MSZ Łotwy Rinkevicius powiedział, że te manewry zawsze grożą incydentem. Czy wobec tej sytuacji migracyjnej na polskiej wschodniej granicy, ale też na granicy, tak jak powiedział, państw bałtyckich, manewrów Zapad 2021. My jako Polska powinniśmy być bardziej przygotowani na różne możliwe scenariusze? Znaczy, wydaje mi się, że przy samych manewrach, jeżeli ma, znaczy na pewno to są zawsze bardzo nerwowe sytuacje. Pojawia się duże zgrupowanie wojsk, zawsze może coś się wydarzyć teoretycznie, więc to są zawsze takie napięte momenty dla sił zbrojnych. Natomiast ja bym się bardziej obawiał tego typu incydentów, jak na przykład niedawno miał miejsce na granicy litewskiej, gdzie białoruscy pogranicznicy przepychali tych migrantów na tyle intensywnie, że sami się zagalopowali na terytorium Litwy. A pamiętajmy o tym, że białoruskie granice są ochraniane przez służby mundurowe wojskowe. Czyli de facto wojsko białoruskie, przepraszam, wtargnęło na Litwę. To jest więcej potencjału do groźnych incydentów niż manewr Zapad, z którym się, mówiąc kolokwialnie, borykamy już od jakiegoś czasu. Proszę tylko dokończyć, jak się ten incydent zakończył, bo faktycznie wojsko białoruskie na terenie, nawet przypadkiem, jakkolwiek to brzmi, państwa należącego zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej, brzmi przynajmniej niepokojąco. Znaczy, pokręcili się i wrócili, mówiąc kolokwialnie. To znaczy, chodzi po prostu o to, że granica, przez którą ci migranci przechodzą, czy w ogóle granica polsko-białoruska, czy litewsko-białoruska, to nie zawsze są ubite drogi i małe domki, tylko to są często lasy, pola, bagna, rzeki, jeziora. Rzeki może rzadziej. I w tym momencie mamy do czynienia z terytorium, które jest naprawdę ciężko skontrolować i ogarnąć właściwie, kiedy się tą granicę przekracza, a kiedy nie. I w tym momencie oni po prostu weszli, to zostało w jakiś sposób tam zauważone i odkryte, ale potem się z tego wycofali. No, nikt nie szukał tutaj w tym momencie możliwości do rozkręcenia tego incydentu. Zresztą o tym, jak blisko są ci ludzie, czyli na przykład nasi pogranicznicy i pogranicznicy białoruscy, mogliśmy to widzieć na takim filmiku, który teraz kręci się po internecie, gdzie polscy pogranicznicy przepychają tych migrantów niewiadomego pochodzenia na Białoruś, podczas kiedy Białorusini krzyczą do nich, że oni mają iść na stronę polską i krzyczeć o azyl. No filmik jest jakby wygląda trochę strasznie, natomiast ci ludzie są od siebie rzut kamieniem, 10-15 metrów, więc no, to nie jest tak daleko. Takie wstrząsające sytuacje pewnie będziemy widzieć w internecie częściej. A skoro w internecie i w filmikach krążących po nim mówił pan o tym, że dyplomacja rosyjska, Rosja chwali się od jakiegoś czasu bardzo sprawną dyplomacją, ale zdaje się, że Rosja może też pochwalić się czymś jeszcze, to znaczy bardzo sprawną dezinformacją w sieci, związaną z wykorzystywaniem różnego rodzaju kryzysów, które się Polsce czy Europie przydarzają. Czy to nie jest jeden z elementów, na które powinniśmy po prostu zwrócić uwagę w najbliższych dniach, tygodniach czy miesiącach? Na dezinformację rosyjską zawsze powinniśmy zwracać szczególną uwagę, w ogóle na dezinformację. Natomiast jeżeli chodzi o to, tutaj musimy niestety zdawać sobie sprawę z tego, że Rosjanie nie tylko teraz dezinformują, ale Rosjanie również informują, a informują o tym, że w ich opinii, co Sergiej Ławrow podkreślał bardzo istotnie podczas ostatniej swojej wizyty w Kaliningradzie,
Wyjście USA z Afganistanu jest sygnałem, że świat już nie będzie taki, jak był dawniej i będzie światem wielobiegunowym, a nie zdominowanym dotychczas przez USA. To jest dla Rosjan jest to bardzo, bardzo istotny sygnał i ja bym się mniej spodziewał teraz szerokich akcji dezinformacyjnych, co bardziej spodziewałbym się tego, że Rosjanie po prostu będą mogli odcinać kupony od tego, jaką porażkę Amerykanie ponieśli w Kabulu. Ten świat wielobiegunowy jest, zdaje się, takim światem, który Rosji jest bardzo na rękę, bo pozwala chociażby różnego rodzaju sojusze nawiązywać. Te sojusze też pewnie gdzieś na Dalekim Wschodzie mogłyby się znaleźć, między Moskwą a Pekinem chociażby. Ale wracając do naszej bliższej nam przecież części świata, chciałbym, żebyśmy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy porozmawiali chwilę o krajach bałtyckich i tym, czy to przypadkiem nie jest tak, że wyjście Amerykanów z Afganistanu, ta porażka w pewien sposób, chociażby nawet wizerunkowa, bo te wstrząsające sceny z lotniska w Kabulu obiegły świat bardzo, bardzo szybko i zdaje się nadwyrężyły zaufanie do USA. Czy to nie jest tak, że teraz kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia po prostu mogą zacząć się w jakiś sposób obawiać? Znaczy nie wydaje mi się ze względu na to, że jednak sytuacja w Afganistanie była bardzo unikalna. To było państwo, którego się, zresztą jakby można było wyciągnąć wnioski z czasów sowieckiej okupacji tego państwa. Nigdy nie udało się go do końca spacyfikować. Amerykanie borykali się z tymi samymi talibami przecież przez bardzo, bardzo długi czas i tam nigdy do końca nie było spokojnie. W związku z tym fakt, że Donald Trump zdecydował, a Joe Biden pociągnął decyzję o tym, żeby się stamtąd wycofać, mnie osobiście nie dziwi, no bo do tej porażki prawdopodobnie kiedyś w końcu trzeba się było przyznać. Natomiast na pewno to w jakiś sposób jest sygnałem, czy to dla państw bałtyckich, czy także dla nas, że nic, jeżeli chodzi o Amerykę, nigdy nie jest dane raz na zawsze. I w związku z powyższym trzeba dbać o te relacje i trzeba budować je tak, żebyśmy byli tym sojusznikiem wartościowym, ale jednocześnie, żebyśmy byli sojusznikiem, to znaczy, żebyśmy nie tylko czekali na to, aż wielki wujek zza wody do nas przyjdzie i nam pomoże, tylko żebyśmy sami byli w stanie w jakiś sposób i pomóc jemu, i żebyśmy byli w stanie się w jakiś sposób sami bronić i organizować na tym spłachetku ziemi, który dał nam los. Mamy jeszcze sytuację chociażby współpracy, tak jak pan powiedział, z naszymi sąsiadami na wschodzie. Tutaj zwłaszcza Ukraina zdaje się być jednym z głównych punktów tej współpracy. Białoruś oczywiście też od jakiegoś czasu przecież mówi się o Białorusi w różny sposób w Polsce. Jesteśmy teraz w sytuacji dość ostrego konfliktu, też dyplomatycznego, przecież chociażby udzielenie azylu występującej na igrzyskach w Tokio sportsmence białoruskiej, no nie spotkało się z takim dobrym przyjęciem na Białorusi, co jest oczywiste. Zastanawiam się, czy jako Polska po latach chyba jakichś jednak zaniedbań w kontekście polityki wschodniej jest w stanie te sojusze na wschodzie po prostu budować. Sojusze na pewno jesteśmy w stanie budować. Wydaje mi się, że raczej na ten moment nie z Białorusią, ale z Ukrainą, czy choćby Gruzją, czy Mołdawią, która poniekąd też jest zaliczana do państw wschodnich, jak najbardziej tak. Na pewno jesteśmy w stanie utrzymywać dobre relacje, tylko to jest kwestia zidentyfikowania, w jaki sposób i na jakich płaszczyznach możemy się ze sobą porozumiewać, ponieważ pamiętajmy, że Ukraina obecnie jest inną Ukrainą niż Ukraina kiedyś i w związku z powyższym ma też inne cele. Na ten moment dyplomacja prezydenta Zełenskiego skupia się w bardzo dużym stopniu na tym, aby podkreślać europejskie ambicje Ukrainy i jej ambicje integracyjne. Więc kiedyś jakby szczyciliśmy się tym, że mogliśmy być takim adwokatem Ukrainy w Europie. Podejrzewam, że obecnie ta ścieżka jest dla nas raczej zamknięta, bo z tym adwokatem niewiele osób chciałoby rozmawiać. Natomiast no to jest jakieś pole do potencjalnej współpracy i rozmowy. Mi się wydaje, że w przypadku Ukrainy problem polega raczej na tym, że nas troszeczkę blokują nasze własne elektoraty, to znaczy w szczególności w przypadku Polski głębokie i ścisłe relacje z Ukrainą nie wszystkim będą się podobały, a już na pewno wspomniane przez pana dezinformacja rosyjska, czy też nasza własna Polska wykorzysta to oczywiście chętnie do tego, żeby w ten rząd nasz nieszczęsny uderzać. Natomiast w przypadku Białorusi na ten moment szczególnie jakby przełomowych momentów nie spodziewałbym się. Natomiast 16 sierpnia mieliśmy podobno spotkanie ministra spraw zagranicznych, znaczy wiceminister spraw zagranicznych z wiceministrem spraw zagranicznych Polski z Białorusią. Więc jest to jakiś już sygnał,
że te kontakty na poziomie chociażby technicznym jakoś zaczynamy odbudowywać. Bartosz Tesławski, portal na wschodzie EU. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie, bo do godziny 8 jeszcze, proszę Państwa, chwila nam została. Mówiliśmy trochę o dezinformacji, mówiliśmy trochę o tym, że prezydent Joe Biden był tym, który po prostu powiedział, że Ameryka musi się wycofać z Afganistanu, ale patrząc na wschód właśnie, na te kraje, o których wspomnieliśmy, kraje bałtyckie, Ukrainę, ale też Mołdawię, czy kraje należące do tak zwanego Trójmorza, czy inicjatywy Trójmorza, to wycofanie się Amerykanów z Afganistanu w jaki sposób zostało przyjęte? Czy ono nie w jakiś sposób ostudziło takiego proamerykańskiego zapału w naszej części świata? Znaczy, to było na pewno kubeł zimnej wody. Nie powiedziałbym, żeby to ostudziło entuzjazm ze względu na to, że pamiętajmy, Ameryka jest wciąż najpotężniejszym militarnie państwem na świecie, najpotężniejszym gospodarczo państwem na świecie i też państwem, które prowadzi politykę zagraniczną zupełnie inną niż choćby Chiny, na które wielu się ogląda i myśli, że Chińczycy zamienią się z Amerykanami po prostu i przeskoczą sobie na pozycję lidera. Więc na tyle, na ile ja się orientuję w tych mechanizmach polityki globalnej, coś takiego raczej mieć miejsca nie będzie, przynajmniej na ten najbliższy moment. Natomiast na pewno to był sygnał, tak jak wspomniałem wcześniej, dla państw sojuszniczych czy bliskich Stanom Zjednoczonym, że ta współpraca nie jest dana raz na zawsze i to nie polega na tym, że Amerykanie mają jakąś obligację do tego, żeby nas bronić ze względu na to, że jesteśmy ich sojusznikiem, czy jesteśmy w NATO. Jeżeli nie będziemy się starać, jeżeli będziemy utrzymywać z nimi złe stosunki, to istnieje ryzyko, że nie będą tak chętni do tego, żeby nam pomagać, żeby wspierać naszą armię, czy żeby organizować z nami pokazowe manewry, bo wyjdą z założenia, że mają możliwość zaangażowania swoich, umówmy się, wątlejących prawdopodobnie sił w innych regionach świata, no bo są jednak państwem, które ma interesy na całym globie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bartosz Czesławski, portal na wschodzie EU, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję. 7:09.